Cześć, jestem twórcą tego kanału i voice providerem Genshiro. W tym filmie omówimy proces projektu awatara dla swojego VTubera, sprzęt potrzebny do nagrywania, oprogramowanie do trackingu i do edycji filmów. Uważam, że najlepiej uczyć się poprzez działanie, dlatego zademonstruję programy potrzebne do bycia VTuberem i ich najbardziej podstawowe funkcje, a resztę zostawię już w Twoich rękach. Zapraszam! Jeśli chodzi o VTuberów, występują w dwóch wariantach, 2D i 3D. Modele 3D są dużo prostsze do zrobienia samemu i to na nich się skupimy. Są to najlepsze modele na początek, ponieważ nie wymagają nakładów finansowych, a także łatwo eksportować je do Unity czy MMD i dają przez to większą możliwość ekspresji artystycznej. Jeśli bardzo podobają Ci się modele 2D i jesteś dobrym ilustratorem, możesz spróbować zrobić samemu swój model. Ja zleciłam komisza na model 2D, ponieważ nie mam ani umiejętności, ani cierpliwości, żeby zrobić to samej. Modele 3D najłatwiej wykonać w Vieroid Studio. Jest to darmowy program do tworzenia awatarów do VRChatu, który umożliwia edycję tekstur, dając nam praktycznie nieograniczone możliwości. Program zawiera szereg przykładowych awatarów, na których można podejrzeć sposób wykonania tekstur, włosów, ubrań itd. Najważniejsza według mnie jest możliwość eksportu i importu tekstur z programu. Pozwala to na przerabianie ich w bardziej złożonych edytorach graficznych, a także na zaimportowanie gotowych tekstur. Pixiv jest pełen gotowych outfitów i różnych presetów dostępnych za darmo lub za drobną opłatą. Dobrze też rzucić okiem na pracę osób, które biorą pieniądze za modele. Bardzo podobają mi się prace, które robi Argama Witch i Katsumi Kitsune. Linki do ich kanału znajdziecie w opisie. Okej, skoro model jest gotowy, możemy zacząć gromadzić sprzęt. Potrzebny nam będzie webcam, ja używam kamery Creative Life CamSync HD, mikrofon, ja mam Blue Snowball Eyes i jakość audio jest całkiem ok. Opcjonalnie możemy też zaopatrzyć się w Leap Motion do trackingu rąk oraz headset VR, ale nie jest on niezbędny, ja na przykład nie mam. Oprócz tego bardzo użyteczna jest lampa pierścieniowa na USB, która równo oświetla twarz, zwiększając dokładność trackingu i uniezależnia nasze nagrywanie od pory dnia. Swoją kupiłam na Allegro za kilkadziesiąt złotych. Jeśli chodzi o oprogramowanie, przetestowałam już praktycznie wszystkie dostępne za darmo programy i aktualnie używam dwóch. Woop, który jest dostępny za darmo na Steamie, i VC Face do pobrania na Discordzie Dita. Największą zaletą Woop jest możliwość manipulacji światłem, scenami i akcesoriami oraz bardzo łatwy w obsłudze interfejs. Warto wspomnieć, że programiści prowadzą kanał na YouTubie pełen bardzo czytelnych tutoriali ułatwiających obsługę programu. Woop daje możliwość przechwytywania ruchu przy użyciu wielu sensorów. Ja mam tylko Leap Motion do śledzenia rąk i w Woopie nie wygląda najlepiej, dość mocno się gliczuje, dlatego do nagrywania zwykłej narracji w filmach używam VC Face. Mam zgodę Dita na użycie jego filmu, wrzucę Wam więc klip o VC Face i Tracking World jego autorstwa. This is Tracking World. It's a studio for recording videos of a virtual character. It uses VR as a form of motion capture and supports multiple trackers. I also work on VC Face, a convenient program that just uses a webcam and uses face tracking. You can even record facial expressions with your own face and use them to control the character's expression. Jeśli chodzi o modele 2D, to najlepszymi opiniami cieszą się Face Rig, a dla użytkowników iPhone'ów VTube Studio. Teraz, gdy sprzęt i oprogramowanie mamy już z głowy, możemy przejść do nagrywania. Obraz z programu przechwytuje OBS-em. Woop pozwala na ustawienie green screena w oknie podglądu. VC Face natomiast umożliwia ustawienie przezroczystości w oknie programu. W OBS-ie należy zaznaczyć, że chcemy przechwytu z przezroczystością.
nagrywając z VC Face i tak ustawiam zielony kolor tła, ponieważ wolę wszystko obrabiać w programie do edycji wideo. Jest to jednak kwestia preferencji. Teraz czas na postprodukcję naszego klipu. Najlepszym darmowym programem do edycji wideo jest prawdopodobnie DaVinci Resolve. Aby edytować swój green screen, należy przeciągnąć klip na linię czasu, następnie przejść do zakładki Fusion. Prawym przyciskiem klikamy strzałkę Add Tool, Matte, Delta Key, przeciągamy pipetkę na kolor, który chcemy kluczować i voilà! Tło zostaje usunięte. Klipy w programie możemy przycinać po wciśnięciu B lub wybraniu ikonki żyletki. Aby zrenderować gotowy projekt, wciskamy ikonkę rakiety i wybieramy YouTube spośród gotowych presetów. Lepiej nie kombinować z kodekami, jeśli się na tym nie znamy. Film można wrzucać prosto na YouTube z poziomu programu. Ja jednak zazwyczaj renderuję film kilka razy, zanim wyłapię wszystkie błędy, a i tak zdarza mi się wrzucić film z widocznymi ekranami OBS-a. Do robienia miniatur polecam Photoscape i Autodesk Sketchbook. Jedyny płatny program, którego używam, to VoiceMod, ponieważ wydaje mi się, że mój naturalny głos nie pasuje do postaci Genshiro. Bardzo często w VRChacie czy na Discordzie jestem mówiona z facetem, co w sumie mi nie przeszkadza, ale myślę, że do mojego głosu należałoby opracować inną postać. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je na dole. Nie zapomnijcie proszę o łapce w górę i subskrypcji. Jeśli zaczęliście już tworzyć filmy jako YouTuberzy, prześlijcie mi linki do swoich kanałów na Twitterze lub Discordzie. Pa, pa!